Szanowni Państwo, ja przede wszystkim bardzo serdecznie chciałem podziękować Markowi Martynowskiemu i tutaj obecnym posłom, kandydatom na posłów za zorganizowanie tego spotkania z Państwem. Wprawdzie pochodzę z części województwa mazowieckiego, trochę odległej od tej płockiej części, no ale także Państwo uczestniczyliście ponad rok temu w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego, w których ja startowałem, i do Parlamentu Europejskiego ta część Płocka to także mój okręg wyborczy, więc proszę się nie dziwić, że do Państwa tutaj także zawitałem. Szanowni Państwo, no ale nie o wyborach do Parlamentu Europejskiego będziemy, jak rozumiem, rozmawiali. Tutaj kandydaci Prawa i Sprawiedliwości na posłów i kandydat na senatora mówili o konieczności zasadniczej zmiany w Polsce. I mam nadzieję, że wszyscy, jak tutaj Państwo siedzicie, ten pogląd podzielacie, że ta zmiana jest konieczna i to jest w zasadzie ostatni moment, żeby taką zmianę w Polsce przeprowadzić. Do niedawna jeszcze, do wyborów prezydenckich, wydawało się, że przy takiej przewadze medialnej, jaką ma rządząca koalicja, że w zasadzie taka zmiana nie jest w Polsce już możliwa. Byliśmy karmieni takimi informacjami, że kandydat urzędujący prezydent ma tak gigantyczną przewagę poparcia opinii publicznej, że w zasadzie wystawianie jakiegokolwiek konkurenta dla niego i organizowanie kampanii wyborczej nie ma sensu. I to mówili fachowcy, politolodzy, znawcy właśnie opinii publicznej, w zasadzie większość tych głównych mediów. No ale jesteśmy parę miesięcy już po tym i doskonale wiemy, że rzecz niemożliwa stała się rzeczą możliwą. Mamy prezydenta, za którego nie musimy się wstydzić i który daje nadzieję, czy jest pierwszym krokiem w początkującym te zmiany w Polsce. Teraz, proszę Państwa, zbliża się szybkimi krokami rozstrzygnięcie dotyczące polskiego parlamentu, jego kształtu. Wszyscy doskonale wiemy, że prezydent bez większości parlamentarnej nie jest w stanie w sposób zasadniczy zmieniać kraju. Teraz potrzebna jest także w parlamencie, i w Sejmie, i w Senacie odpowiednia większość, aby Prawo i Sprawiedliwość, szerzej Zjednoczona Prawica, była w stanie takich zasadniczych zmian w Polsce dokonać. I proszę Państwa, tylko na takich spotkaniach, bezpośrednich spotkaniach kandydatów Prawa i Sprawiedliwości możemy merytorycznie porozmawiać o tym, jakiego rodzaju zmiany są w Polsce potrzebne i jak je przeprowadzić. Jak Państwo wrócicie do domów, ci, którzy choć troszeczkę interesują się polityką i wieczorem włączycie sobie, nie wiem, telewizję czy radio, to zobaczycie, że tam jest przedstawiany zupełnie inny świat. Że według tego, co tam pokazują, Polacy nie mają takiego problemu, że trzeba w Polsce zmian dokonać. I proszę Państwa, dobrze, że jest możliwość takich spotkań właśnie bezpośrednich, jak tutaj z Państwem, żebyśmy się do tej zmiany przekonywali. Jasne, że nawet mimo tego, że kandydatów na tej liście jest kilkunastu, kandydat na senatora, nie jesteśmy w stanie do wszystkich dotrzeć i wszystkich w bezpośredni sposób przekonywać. Ale takim kluczem do sukcesu prezydenta Andrzeja Dudy były jego bezpośrednie spotkania z wyborcami. Na początku przy niezbyt dużej frekwencji, a później coraz większe spotkania i coraz większa chęć spotkania z tym kandydatem. I podobnie jest w kampanii parlamentarnej. Tych spotkań jest coraz więcej, ludzie chętnie na nie przychodzą i tylko w ten sposób możemy do Państwa dotrzeć i przekonywać Państwa o tym, że ta zmiana generalna jest po prostu Polsce potrzebna jak powietrze. W jakiej dziedzinie byśmy się nie przyjrzeli, to doskonale to widzimy. Jesteśmy w środowisku wiejskim, w gminie wiejskiej,
Więc parę zdań tutaj dotyczących tego, co jest w polskim rolnictwie. Z jednej strony kolejni ministrowie rolnictwa, choć tak naprawdę było ich przez te 8 lat dwóch, tylko pan Marek Sawicki, później krótko pan Stanisław Kalemba i znowu pan Marek Sawicki. Ta dziedzina, można powiedzieć, w rządzie za tą dziedzinę odpowiada PSL. I cały czas słyszymy od ministrów właśnie zajmujących się rolnictwem, że na wsi jest super. Mamy olbrzymie środki europejskie, które na tę wieś płyną szerokim strumieniem. Sprzedajemy coraz więcej za granicę, cały czas się podkreśla tę wartość eksportu. A więc tak naprawdę wieś powinna być zadowolona. A państwo, my także doskonale wiemy, że tak nie jest. Że tak niestety nie jest. Sytuacja na wsi jest trudna i coraz trudniejsza. A ten rok jest dramatycznie trudny. To prawda, że eksport polskiej żywności rośnie, tyle tylko, że dochody rolników spadają. To jest, proszę państwa, teza, o której minister nie chce słyszeć. On mówi o tej lepszej stronie tego zjawiska, natomiast nie zastanawia się, jak to się dzieje i czy on może temu przeciwdziałać, że rzeczywiście eksport polskiej żywności cenionej coraz bardziej za granicą rośnie, natomiast dochody rolników z produkcji rolnej spadają. I bezradnie rozkłada ręce, mimo tego, że ten rząd ma przecież bezwzględną większość. Rzeczywiście jest tak, że w Unii Europejskiej Platforma i PSL należą do tej największej frakcji, która można powiedzieć frakcji politycznej, która sprawuje tam władzę. Cały czas słyszymy, że minister tam jest bezradny. Nie mamy wyrównania dopłat, co wydawało się oczywistością już na obecne 7 lat. Przy różnego rodzaju wsparciu dla rolnictwa, choćby z tytułu suszy, traktowani nie jesteśmy po macoszemu. Płacimy, polscy rolnicy płacą ogromne kary za nadprodukcję mleka, choć limity produkcyjne właśnie zniesiono. W każdej sprawie minister jest bezradny i mówi, że nie był w stanie tego, proszę państwa, przeforsować. I najchętniej od tych kwestii odwracałby uwagę i zajmował się zupełnie czym innym. Słyszycie panowie, że tam mu się podstawia mikrofon i on wtedy atakuje Prawo i Sprawiedliwość, że Prawo i Sprawiedliwość jest odpowiedzialna za trudną sytuację polskiej wsi, bo nie wiem, ostatnie 8 lat to Prawo i Sprawiedliwość rządzi. Doszło już do takiego, można powiedzieć, odwrócenia sytuacji, że rządzący zrzucają odpowiedzialność na partię opozycyjną za swoje niepowodzenia. Mam nadzieję, że państwo to doskonale rozumiecie, te mechanizmy wywracania, odwracania przysłowiowego kota ogonem i że rzeczywiście także w środowisku wiejskim powoli dojrzewa ta myśl, żeby dotychczas rządzących absolutnie odrzucić. Ja już tu nie myślę specjalnie o Platformie, bo Platforma na wsi nie cieszyła się specjalnym wzięciem, dosyć oczywiste, ale najwyższy czas, żeby także odrzucić rządy PSL-u, który do tej pory polską wieś dominował, ba, w przekonaniu wielu rolników, gdyby nie było PSL-u, to w zasadzie nie byłoby niczego, ani dopłat, ani prawda, jakiegokolwiek wsparcia. Więc proszę państwa, to jest ewidentna nieprawda. Państwo powinniście się zdecydować na to, żeby rzeczywiście wreszcie PSL odrzucić, bo przykłada rękę do tego, żeby rzeczywiście sytuacja na wsi była coraz gorsza. Na to się zgadza, na wiele rzeczy przyzwala. No właśnie dzisiaj odbyła się konferencja prasowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego i europosła mojego kolegi z Parlamentu Europejskiego Janusza Wojciechowskiego, bo kilku rolników, którzy w zachodniopomorskim walczyli o te problemy niesprzedawania ziemi w skandalicznych warunkach, zostało aresztowanych.
i osadzonych w więzieniach, w więzieniu z takim zarzutem, że zorganizowali grupę przestępczą, która nie podbijała ceny na przetargach i nie wiem, chciała tę ziemię za bezcen, proszę Państwa, przejmować. Rzeczywiście to ludzie, którzy stracili mnóstwo czasu w tych protestach w zachodniopomorskim. Zdaje się, że ktoś doszedł do wniosku, że trzeba tych rolników wystraszyć. Stąd te spektakularne aresztowania, żeby nikt się nie ważył krytykować tego, co się dzieje w obrocie ziemią. A dzieje się zupełnie fatalnie. Tej państwowej ziemi zostało niedużo. Zbliża się ten okres, kiedy w zasadzie bez kontroli będzie można obracać ziemią. Znaleźli się ludzie, no wprawdzie ostatnio Sejm przyjął ustawę, ale jest to ustawa naszym zdaniem zupełnie kulawa. I w związku z tym trzeba jeszcze teraz w tym okresie właśnie uderzyć w takich ludzi, żeby ten obrót ziemią na rzecz podstawionych osób można było jeszcze realizować po tych cenach, jakie obecnie w Polsce obowiązują do tego 1 maja 2016 roku. I szefem Agencji Nieruchomości Rolnych, bo ta odpowiada za ten państwowy zasób ziemi, jest oczywiście przedstawiciel PSL-u i to agencja złożyła zawiadomienie w prokuraturze, że właśnie ta zorganizowana grupa popełnia jakieś przestępstwo, bo nie chce płacić za ziemię po 50 i 60 tysięcy, tylko chce kupić ją po, można powiedzieć, pierwszej licytacji. Nie rywalizują rolnicy ze sobą. Coś absolutnie, kompletnie niezrozumiałego, ale widać, że w Polsce możliwe są rzeczy, o których się nam do tej pory nie śniło. Więc że nie chcę przedłużać, proszę Państwa, być może będą ze strony Państwa jakieś pytania dotyczące tej problematyki, którą poruszali kandydaci, czy tych rzeczy, które Państwo w sposób szczególny jakoś interesują, ale rzeczywiście najwyższy czas, żeby odrzucić zarówno przedstawicieli Platformy, jak i PSL-u, bo odpowiadają za ostatnie 8 lat tego, co się w Polsce dzieje. A w wielu dziedzinach, jeszcze raz to powtórzę, dzieje się bardzo źle i jeżeli rzeczywiście będziemy po październiku tego roku rządzić, to w wielu dziedzinach musimy zaczynać te zmiany, można powiedzieć, od początku. To tyle tytułem wprowadzenia. Teraz, jeżeli rozumiem, że do takiej fazy pytań doszliśmy, tak? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zanim oddam Państwu mikrofon, głos, możecie Państwo zadawać pytania naszym kandydatom, czy naszemu głównemu gościowi. Ja chciałem tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć o swoim głównym kontrkandydacie do Senatu, Waldemarze Pawlaku, który na swoich banerach, billboardach pisze, że energia dla Polski. Chciałbym tylko jedną rzecz Państwu uzmysłowić. Z tym tematem energią dla Polski, jak idzie do Senatu, on już był z tym tematem w Sejmie. Wiemy, co się za tym kryje, tak? To jest ustawa o odnawialnych źródłach energii. My w Senacie przeprowadziliśmy taką debatę, która trwała no ładnych parę godzin. Pewnych rzeczy się dowiedzieliśmy z tego, że w Sejmie była najpierw ta dyskusja. Ja głębiej zajrzałem w internet. Szanowni Państwo, dowiedziałem się u źródła, czyli u pana profesora Andrzeja Strupczewskiego. On jest z Narodowego Centrum Badań Jądrowych. On zrobił takie wyliczenia i że do 2020 roku my jako obywatele przeciętni, którzy korzystamy z energii elektrycznej, dopłacimy do tej ustawy o odnawialnych źródłach energii, cena wzrośnie energii, przepraszam, o 20,5% do 2020 roku. Przez tą ustawę o odnawialnych źródłach energii. Proszę sobie zobaczyć, kto głosował za tym. Do 2030 roku wzrośnie cena energii o 27%. W Niemczech już to oczywiście ta ustawa weszła, te odnawialne źródła energii. Szanowni Państwo, Niemcy dopłacają co roku do tych odnawialnych źródeł energii 25 miliardów euro. Czyli to jest 100 miliardów złotych rocznie. My, według wyliczeń pana profesora Andrzeja Strupczewskiego, będziemy dopłacać w tej chwili około 10 miliardów złotych rocznie.
kto będzie płacił? No oczywiście my jako ostatni konsumenci tego prądu. A teraz, szanowni państwo, oddam państwu głos. Bardzo proszę o pytania. Ja wtedy będę podchodził z mikrofonem. To jeszcze gorzej będzie. Jan Kowczarek, panowie tu za stołem, pani, bo ja to chętnie nie jechałem, bo ja jeżdżę za tymi, których mogę ochrzaniać, jak za stołem. Dlaczego jadę na was krzyczą? No, ciężko się wtedy rozmawia, prawda? Mam, ale dwa pytania za to mam. Do pana europosła Kuźmyka, bo w programie minęła 20, dobrze pan gada. Jedno pytanie, lekkie dane mam, że pan premier były, lepiej żeby nie był były, Tusk dostał dwa niemieckie oznaczenia na wyższe państwowe, żeby pan to sprawdził, bo ja nie mam możliwości. I drugie pytanie, ponieważ demokracja jest już dawno w Polsce, ja od stanu wojennego wiadomo, jak to ciężko było. I pytanie mam, jak przebiegało głosowanie na tego Tuska, bo u nas w gminach to jest głosowanie, komisja powoływana, żeby do komisji ile głosów dostał, czytaj, przerwa. Ile głosów dostał za, ile przeciw, kto go wybrał, mam pytanie. Ja też się śmieję, tylko chcę, żeby to głośno było powiedziane. I ja jedną rzecz chciałem zawarcić też przy okazji. Pan to powie, bo ja nie mam możliwości, ganiam tych z PSL-u, no i nie mogę dorwać, no. Nie daję rady. Bo chciałem im powiedzieć, poseł Zgorzelski by powiedział, facet, jak ja słyszę w telewizji, że oni obchodzą 120-lecie PSL-u, to pytam się, gdzie jest 50 lat po wojnie. Brakuje 50 lat! Bo ja wiem, jak było, nie wiem, czy Krzysiek byłeś wtedy w Warszawie, bo ja byłem. Do sądu poszła pani Chorążyna, syn Bartoszczyk, który został zamordowany, ja wtedy byłem w Warszawie. I Gabryś Janowski. Poszli do sądu zarejestrować, używaj, już tam cię zarejestrowali. Dwie godziny wcześniej, no. A kto? Panowie z ZSL, zdjęli tylko Z Zjednoczone Sądowe Z, zdjęli, zrobili PSL. No i jest PSL. Oni są nawet nie wolni nazywać się tak jak ci przed wojną. Ja powiedziałem z Gorzelskiego, jesteś z Bielska, spyta się wojenko koło Drobnina, wiesz gdzie jest? Tam z PSL-u ludzie byli ścigani. To byli ludzie z PSL-u. Jak oni mówią PSL, to mnie aż skupi dość raz po kurce, bo ja nie wytrzymuję. Nie? A później na spokojnie do pana posła Jasińskiego, czy od razu? Od razu, tak. Chodzi mi o to, że jak pani, oj, nie powiedziałam wam, że ta pani premier szpitalu jest tam, coś miała, jakieś kłopoty. Pani Ewa Kowal? Tak. A wiemy, tak. Siadała i usiadła, szydło jej weszło. A pani pośle, chodzi mi o to, że ja nie mogę krzyknąć na nikogo na wyższym, bo nie mogę się do nich dostać, ale jak pani premier mówi, że zajmie się teraz seniorem, to się pytam, ile lat trzeba mieć, żeby być seniorem? Bardzo dobre pytanie. Ile lat trzeba mieć? Bo ja dam przykład, bo jak coś mówię, to muszę mieć konkretnie, nie tak, żeby ktoś powiedział. Moja teściowa ma 96 lat, 9 lat leży w łóżku, trzeba karmić wszystko bez dyskusji. No i dowiedziałem się, że pomoc się należy. Papiery zawieźli do Płocka, przyszło pismo. Nie, przyszło pismo, że najgorsze choroby, tam nie znam się na tym, bo jeszcze w lekarze nie byłem, że no już gorzej nie można pojechać, prawda? No wziąłem ten papier, mówię, ja idę do urzędu. Położyłem, siadam, gdzie proszę, patrzę w stan, mówię, co oni się boją, przeczytają to i... No i w końcu delikatnie mi mówię, że się nie należy. Mimo, że papier taki sztywny, że ojejku, ja mówię, a dlaczego? No mi tłumaczą, że takie są rozporządzenie. Ci państwo z platformy tej zajebanej tak napisali, że się nie należy. Kobieta to normalnie nie wie, komu się należy. Pytam się, to komu się należy pomoc? Nie mówią nic, bo to nie jest wina tych urzędniczek. Ja mówię, to nie wasza wina, ale powiedzcie komu. Nie chcę powiedzieć, to ja wam powiem. Tym się należy, co pod sklepem stoją i po 5 zł na wino dziennie wydają. No tak, tym się należy. Ja mówię, chwileczkę, ja piję raz w tygodniu gorzałę, ja więcej przepiję raz jak siadam, niż oni przez cały dzień, to nie się należy. Bo więcej wydam, jak siadam 0,7, to kosztuje 30 nie? I za Kowska. To panie wójcie, trzeba to jakoś poprawić i ja się zgodzę.
dokładnie tym, co trzeba. Ktoś te przepisy prowadził, prawda? I dobrze by było to wyjaśnić ludziom, niech się obudzą, niech idą ci, którym się należy, a nie on wydał 20 zł w tydzień, nie mu pomóc się należy. A ja wydam 40 przy sobocie, to nie żyje. Ale on rachunku nie miał. Ja tego nie mogę powiedzieć. Ja jeszcze miałem gorszy przypadek, bo matka zmarła 2 lata temu, miała 86 lat, też nie chodziła, w łóżku leżała i najpierw, panie pośle, jej papiery zawiozłem do Polska, nie? Córka, bo ja to bym tam ich zaraz zaspędził, nie? Zawiozła papiery, przychodzi pismo, żeby ją zawieźć tam na komisję do Polska, nie? Ja mówię, zakląłem trochę, bo niech nie jadę, nie? Nie puścili mnie. Córka pojechała, wytłumaczyła. No to przysłali pismo, że... Bo ja mówię, jak ja mam już zawieźć do Polska, to na cmentarz tutaj się wapros. To bo nie dojadę samochodem z nim, bo filmie, nie? Przyszły też te papiery też się nie należy. Czyli jak pani premier mówi, że seniorami się zajmie, to ja chcę wiedzieć, ile mam mieć lat, żeby się załapać, bo mam 66,5. To jeszcze się nie załapuje, nie? Stanowczo za wcześnie. No i pod złodatu się urodziłem, bo 8 marca. Pan pytał o te sprawy europejskie, tak zupełnie poważnie, to oczywiście głosowania takiego, jak pan powiedział, w Radzie Gminy w tej sprawie oczywiście nie było. Słyszeliśmy wielokrotnie, że pan premier nie jest zainteresowany absolutnie piastowaniem jakiegokolwiek stanowiska unijnego. Nawet tam prawie się przysięgał przed kamerami telewizji, że absolutnie nie. Ponoć forsował kandydaturę Radka Sikorskiego, tak? A to na takie stanowisko, na takie stanowisko, ale okazało się, że bardzo intensywnie zabiegał o to, żeby to był on. No i proszę Państwa, nie, to oczywiście jakby publicznie nigdzie nie padnie, ale nie ulega wątpliwości, że był kandydatem Angeli Merkel. I tylko dlatego, że ona stała za tą kandydaturą, to ostatecznie udało się przekonać większość szefów rządów do tego przedsięwzięcia. Ostatni, który odgrywał jakąś ważną rolę, to był Cameron. I wtedy, kiedy Cameron go publicznie poparł, bo mu obiecał, że jak Państwo wiecie, teraz trwają negocjacje Wielkiej Brytanii na temat odzyskania niektórych swoich kompetencji z Komisji na rzecz Państwa Narodowego. Tusk w tej bezpośredniej rozmowie to obiecał, że no będzie zwolennikiem czegoś takiego. Wtedy dopiero jakby publicznie powiedziano, że ta kandydatura ma największe szanse, bo w zasadzie nie ma już żadnego oponenta. I mówiąc bardzo poważnie, to ta kandydatura, to przewodnictwo Rady Europejskiej Polskę sporo kosztowała, bo po drodze, jak Państwo wiedzą, zgodziliśmy się na kolejne, na pakiet klimatyczny, później jego zaostrzenie, to już negocjowała ponoć pani Kopacz. No teraz choćby ta sprawa uchodźców, wprawdzie pan przewodniczący Tusk już jest, ale zabiega o drugą kadencję, bo jak Państwo wiedzą, ten okres, na który został powołany, to jest zaledwie 2,5 roku. A może piastować tę funkcję dwukrotnie po 2,5 roku i teraz już zabiega o to, żeby stamtąd szybko nie odejść. Więc także wyłamanie się pani Kopacz z tak zwanego Wyszehradu, tak, bo Węgrzy, Czesi i Słowacy postawili się w tej sprawie twardo. My z nimi trzymaliśmy i mieliśmy ponoć wspólne stanowisko. Nagle okazało się podczas głosowania, że już nie trzymamy z nimi, tylko trzymamy z Berlinem. No bo taka była wola przewodniczącego Tuska, żeby jego kraj absolutnie się w tej sprawie nie stawiał. Oczywiście po drodze jest jeszcze wiele innych rzeczy. Dużo by tutaj wymieniać, więc to stanowisko kosztuje naprawdę sporo polskich interesów. Natomiast gdy przychodzi co do czego, no to w sprawach polskich ten człowiek nie kiwnie palcem. Co więcej, z przykrością jakby patrzę z bliska na sprawowanie przez niego tej funkcji, bo absolutnie przerosła jego kompetencje. Tam on się nie odnajduje.
bo co by nie powiedzieć o jego poprzedniku, pamiętacie, to był taki bardzo krytykowany Belg, właśnie o charyzmie mokrego mopa, jak go tam nazwał jeden Brytyjczyk, ale to był po prostu solidny belgijski urzędnik, który jeździł po Europie, uzgadniał stanowiska, ucierał to wszystko. Tusk nie jest przyzwyczajony do takiej roboty. Po prostu w związku z tym absolutnie na tym stanowisku się nie sprawdza, jest coraz mocniej krytykowany, natomiast rzeczywiście w dalszym ciągu cieszy się wsparciem Angeli Merkel i w związku z tym tę funkcję sprawuje. Co więcej, dochodzi do takich absurdalnych sytuacji, że tak naprawdę on nawet zwołuje to posiedzenie Rady, tak jak w tym przypadku, to nadzwyczajne w sprawie imigrantów, no właśnie na zawołanie. Na konferencji prasowej Merkel z Hollandem, ona poinformowała, że odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady, a on o tym nie wiedział. Za parę godzin na Twitterze napisał, że właśnie się zastanawia, a za kolejne parę godzin, że będzie w czwartek. Więc to pokazuje, w jaki sposób są tam podejmowane decyzje. I mówię o tym bez żadnej satysfakcji, bo proszę Państwa, skoro już to stanowisko nas kosztowało, to chciałoby się, żeby przynosiło ona także Polsce jakiś splendor. Czegoś takiego niestety nie ma. Myślę, że psuje nam po prostu opinię nawet tym urzędnikom, którzy w tej chwili w różnych instytucjach unijnych pracują. Więc to smutne stwierdzenie, ale niestety prawdziwe. Ja dostał dwa niemieckie odznaczenia. Ratenała, czyli wroga Polski, tego, który podpisał pakt w Rapallo, to przyjął. Ja myślę, że troszkę uzupełniając tego, co powiedział pan poseł Kuźmiuk, to proszę państwa, to z przykrością trzeba stwierdzić, że ci, którzy tam idą zawsze na wysokie stanowiska z innych państw, to oni trochę o interes swoich państw zabiegają. Natomiast zarówno Buzek, jak i Kuźmiuk, oni są dlatego forsowani, bo ci wszyscy wierzą. Kuźmiuk, Buzek, jak i Tusk, przepraszam wszystkich. Ale dałem plan. Oni wiedzą, że ci dwaj panowie dla Polski nie zrobili niczego. I dlatego oni są im wygodni. Ale wracając do tego, co pan mówi. Proszę pana, nikt panu tyle nie da, ile Platforma obieca. Oni, cała masa jest przepisów, które są sprzedawane, że działają w interesie ludzi. Jeśli się w dłuższym okresie funkcjonuje tak, że się polityka nie dostarcza dochodów do budżetu, no to oni chcą wszystko zrobić, żeby nie było na te społeczne cele pieniędzy. Tutaj jeszcze mi wypadł taki jeden przykład. 60%, tak Zbyszku? Świń to jest z zagranicy w Polsce. No, jak się kiedyś sprzedało sokołów Duńczykom, Stowarzyszeniu Farmerów Duńskich, to wiadomo było, że te pieniądze w rezultacie z tego świńskiego miejsca nie pójdą na wieś polską, nie pójdą w rezultacie drogą różnych obiegów, także do polskich instytucji opieki społecznej i nie będzie. No, oni prowadzą te łobuzy cały czas politykę ogałacającą Polskę. No dlatego jest to, co pan mówi. Cała masa zabiegów, głośno damy, przepisy są sprzyjające, ale już przepisy niższej rangi są takie, żeby powiedzieć, tak utrudnić, żeby pan nie mógł z tego w ogóle skorzystać. No nie wiem, ile lat mam żyć w końcu. Nie wiem, chcą, żeby pan żył jak najdłużej, no 120 lat. No. Ale z czego, no? Nie, no. Ale najlepiej bez emerytury. Proszę, ale najlepiej bez emerytury. Przecież dzisiaj i tak każdy może pracować ile lat chce, ale puszczenie ludzi w 67 lat i więcej przy tym bezrobociu to jest trzymanie ludzi na zasiłku. Dzisiaj i tak każdy może pracować, kto ma więcej niż 65 lat, tylko że wielu tych ludzi nie ma pracy. No to jest mechanizm, proszę państwa, który w Polsce jest wprowadzany z przerwą na nasze rządy praktycznie od czasów Balcerowicza. No. Wprowadzimy was w taką bidę, że będziecie piszczyć i będziecie dziękować za każde 1500 zł wynagrodzenia. Przykro to mówić, bo też bym tego nie chciał, no. Ale tak jest. Proszę bardzo. Ja bym bardzo prosił, jakby pan europoseł się odniósł, znaczy może tak streścił, bo czytałem to w internecie, ale może jeszcze nie wszyscy znają wypowiedź pana, znaczy jakby komentarz do wystąpienia pani kanclerz, pana profesora Legutki. Bardzo bym prosił.
Ciężkie pytanie. Rzeczywiście, proszę Państwa, mieliśmy taką, można powiedzieć, no, dosyć niespodziewaną i dziwną wizytę w Parlamencie Europejskim teraz w Strasburgu w tym tygodniu, który się kończy. No, dwójki szefów państw, to znaczy pana prezydenta Hollanda, prezydenta Francji i pani kanclerz Merkel. Z reguły jest tak, że rzeczywiście w parlamencie zabierają głos koronowane głowy, przedstawiciele, jacyś ważni przedstawiciele świata, nie tylko europejskiego. No, zupełnie niedawno był przecież papież Franciszek, na tej sesji był król Hiszpanii. Natomiast nagle pojawiają się szefowie akurat dwóch rządów, prawda? No mamy w tej chwili 28 państw członkowskich, pojawiają się, no wiemy, że to są państwa wiodące, zdajemy sobie z tego sprawę, więc była próba ustalenia, jaki to klucz zapraszania tych przedstawicieli. No pan, ponieważ przewodniczący parlamentu jest Niemiec, specjalnie tego nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego akurat wybrał tę dwójkę na prezentację tej sprawy i imigracji. Rzeczywiście te ich wystąpienia no, niczego nie wnosiły. Doskonale wiemy, że obydwa te kraje są za tym, żeby tych imigrantów przyjmować z otwartymi rękoma. Wprawdzie oni cały czas mówią, że są to uchodźcy, choć doskonale przecież wiemy, że trudno tych ludzi rozróżnić, no bo uchodźca to jest człowiek, który ucieka przed wojną, żeby ratować życie swojej, swojej rodziny. Natomiast imigrant no to jest bardzo szerokie pojęcie obejmujące także tych, którzy no, szukają sobie, mówiąc w skrócie, lepszego życia. Więc trochę tej nowomowy było, że no, Europa, prawda, szczególnie ta Europa Środkowo-Wschodnia powinna wiedzieć, że doświadczyła solidarności od tych krajów bogatszych. No i w związku z tym, że teraz mamy tak duże grupy ludzi, którzy tej pomocy potrzebują, to ze zdziwieniem ona odbiera, że tego zrozumienia, szczególnie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, nie ma. I rzeczywiście no, głos zabierali szefowie frakcji politycznych, to tak jak u nas klubów parlamentarnych, więc te dwa największe, ta Chadecja, w której jest Platforma i PSL, jak również socjaliści, ta druga, no oni też w tym samym duchu przemawiali. I rzeczywiście tak się złożyło, wprawdzie Legutko, profesor Legutko nie jest szefem naszej frakcji, ale nie było tego Brytyjczyka i on miał możliwość zabrania głosu. Mówiłbym po angielsku, chcąc, żeby nie było problemów z tłumaczeniem jego wypowiedzi. I rzeczywiście, jak sądzę, zrobił wrażenie na zarówno pani Merkel, jak i Hollandzie, bo najpierw specjalnie nie zwracali uwagi, ale z każdym zdaniem otwierali oczy ze zdumienia. Rzeczywiście usłyszeli trochę prawdy o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Po pierwsze, no właśnie, jeszcze raz zapytał ich o mandat. Jaki to mandat powoduje, że szefowie dwóch największych państw są tutaj i przemawiają do nas. Powinni być premierzy czy głowy państw wszystkich 28 krajów, jeżeli Unia ma być Unią równorzędnych państw. To pierwsza kwestia. Druga to taka, że no oczywiście zdajemy sobie sprawę z potencjału tych dwóch krajów i zdajemy sobie sprawę, że to jest... No, że oni są przywódcami Unii Europejskiej, ale Unia powoli zamienia się w dyktat. Nie w przywództwo, racjonalne przywództwo, tylko dyktat. Proszę Państwa, różne rzeczy można mówić o Unii, o tych instytucjach. Natomiast do tej pory, do sprawy tych imigrantów było tak, nawet po przyjęciu traktatu lizbońskiego, że ani razu na forum Rady, to jest ta instytucja, która skupia właśnie szefów rządów, nie używano głosowania. Dlaczego ta rzecz jest ważna? Dlatego, że do tej pory wszystko to się odbywało w konsensusie. To znaczy, no, spotykały się różne racje, jedni ustępowali więcej, drudzy mniej, ale i wszyscy wychodzili w miarę równie niezadowoleni. Każdy coś tam załatwiał, prawda, ale nie wszystko.
I nie było przegłosowania. Głosowanie na forum Rady no, było porównywane do tego, jak użycie bomby atomowej. Że no, dochodzi do głosowania, no to jest jak wybuch bomby atomowej. Natomiast w sprawie imigrantów tego użyto, bo rzeczywiście te trzy, a w zasadzie cztery kraje, bo do tych trzech dołączyła Rumunia, po prostu nie chciały tej idei wesprzeć. Proszę Państwa, ewidentna wina tego, co się dzieje. Oczywiście to jest destabilizacja świata, jasne, wszystko wiemy. Dokładali rękę do tego Amerykanie, Rosjanie. Natomiast nie ulega najmniejszej wątpliwości, że tą ogromną falę, ta imigracja była cały czas. I tam Włochy, Berlusconi, pamiętacie, jak jeździł na Lampedusę i tam nawet kupił sobie nieruchomość, żeby pokazać swoim obywatelom, że to no nie jest tak, że się odsuwa od tych ludzi, bo tam cały czas napływają imigranci. I Malta miała, Cypr miał, Grecja miała problemy, ale to, co się dzieje w tym roku, to jest konsekwencja świadomego zaproszenia Angeli Merkel skierowanych do tych ludzi. W 2014 roku, to teraz przy tej okazji wyszło, Urząd do Spraw Imigracji niemiecki nakręcił filmy w językach tych krajów. Oczywiście to one nie były emitowane w tamtejszych telewizjach, tylko były w internecie, pokazujące, co Niemcy dają imigrantowi, jeżeli tutaj, jak on jest obsługiwany przez instytucje niemieckiego państwa i co może tutaj dostać, jak przyjedzie. Oczywiście pracę, mieszkanie, wsparcie socjalne. I ci ludzie to w internecie widzieli, zresztą jak państwo przyglądacie się tym imigrantom, to oni bardzo często są wyposażeni w tablety, bardzo dobre telefony komórkowe i widać, że doskonale się posługują współczesną techniką, więc doskonale wiedzą, gdzie jadą i po co jadą. I takie przykłady, tysiące przyjeżdżają do Austrii, tak? Kraju o podobnym poziomie życia jak Niemcy. W Austrii się nie rejestrują, tylko wszyscy jadą do Niemiec, bo mają zakodowane w głowach, że tylko Niemcy dają taką szeroką ofertę socjalną i nie tylko. Więc to jest to, co się dzieje, jest konsekwencją niemieckiego zaproszenia. No ale jak to zaproszenie przerodziło się w setki tysięcy i Niemcy nie mogą tego zamortyzować, to Niemcy wzięli za twarz pozostałe 20, przynajmniej próbują wziąć. Dużą część wzięli za twarz pozostałą część krajów Unii Europejskiej i mówią, podzielmy się tym problemem. Na razie podzieliliśmy się 120 tysiącami, tak? I doskonale, proszę Państwa, ci nas przekonują, że to jest dobrowolne, co my przyjęliśmy, ale my przyjęliśmy z tego rozdziału tych 120 tysięcy, czy mamy przyjąć, 5082 osoby. Proszę Państwa, przecież to widać, że to jest algorytm matematyczny, tak? Dlaczego nie 5 tysięcy i dlaczego nie 500, tylko 5082 osoby? No dlatego, że tak wyszło. I to oznacza, że kolejne, przepraszam za sformułowanie, ale ono takie funkcjonuje, kwoty będą według tego samego mechanizmu dzielone. Automatycznie. Już nic nie będziemy mieli do gadania. Podzielą następne 100 tysięcy, jakaś kwota dla Polski przypadnie i będziemy musieli niestety to gospodarować. Nie wiem, jak my podejdziemy po zmianie rządu do tej kwestii, bo wzruszenie tego będzie strasznie, strasznie trudne. Ale patrzymy z zainteresowaniem na to, co robią Słowacy czy Czesi. Oni idą z tym rozporządzeniem do Trybunału Sprawiedliwości i mówią, że nikogo według tego schematu nie będą przyjmować. No, w każdym razie, bo troszeczkę odszedłem od tego zagadnienia, Legutko powiedział Merkelowej parę słów prawdy. I ona była naprawdę, myślę, że po raz pierwszy usłyszała, jakie są konsekwencje jej polityki dla innych krajów europejskich i była szczerze zdumiona, więc to jest rzeczywiście duży sukces na naszej frakcji, że udało się pani Merkelowej przynajmniej powiedzieć, jakie są konsekwencje jej decyzji politycznych. Zresztą ona coraz bardziej to czuje, bo nawet w jej partii politycznej w Niemczech coraz mocniej się buntują, chcą ją stawiać przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zobaczymy, jak się to potoczy. Ale rzecz wygląda strasznie poważnie, bo proszę Państwa, to jest tak, że no za chwilę, czy już jest taka pogoda na tych morzach,
że ci ludzie no, coraz mniejszych ilościach będą przybywali do Grecji, tak? Natomiast w obozach w Turcji jest około 2 milionów ludzi. Jeżeli Turcja zdecyduje się nie pilnować swojej granicy, a tam także dzieją się różne mało ciekawe rzeczy, to naprawdę będziemy mieli taki eksodus tych ludzi, że i Polskę to dotknie, bo jak Państwo słyszeliście, część tych ludzi, która ląduje w Grecji, już ma mapy pokazujące inną trasę niż przez Węgry, no, które próbują uszczelnić swoją granicę i takich ilości przez swój kraj nie przepuszczać. Więc to jest... Coraz bardziej fachowcy porównują tę sprawę do swoistej bomby imigracyjnej. Tak jak są podkładane ładunki wybuchowe, tak się coraz częściej ludzie przekonują, że być może to jest sposób na poważne osłabienie Europy. A to, co robi jeszcze teraz Rosja w Syrii, tak, to będzie oznaczało, że stamtąd będzie kolejna fala uchodźców, bo ta wojna tocząca się jakoś tam lokalnie w zasadzie ogarnia cały kraj. Więc wygląda to bardzo niedobrze. No jedyna satysfakcja, że trochę prawdy w tym Parlamencie Europejskim z ust Polaka pani Merkel usłyszała. Tyle, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeżeli poprosicie, to jeszcze bym... Może dwa pytania, dobrze? Bo już jesteśmy tutaj 1,5 godziny, a jeszcze w Płocku jest też następne spotkanie o godzinie 18. Ja chciałbym chociaż kolegę zaprosić na kawę i herbatę. Bez mikrofonu. To nie przewodniczący Solidarności RG Rolników. Ja wejdę na grunt rolniczy tutaj. Panie to interesuje, bo pan poseł wiele wątków poruszył tutaj na temat rolnictwa, skupu i etc., i eksportu rolniczego. Także ja nie wiem, jak to mam rozumieć, bo eksport rośnie, a ktoś skupuje od tych rolników. Tylko pytanie, kto? Bo ja wiem kto. I dlaczego to poseł oficjalnie nie powiedział tu na sali, kto to skupuje, te płody rolne. Bo ja to u nas, na naszym terenie, to skupują sami PSL-owcy. Oni mają firmy skupowe, oni ceny narzucają i oni od rolników skupują. Zresztą nikt nie skupuje. Nie wolno. No jeżeli jest konkurent Szczyplińskiemu, wyrwał się konkurent, to go wyeliminowano i dalej on sam skupuje świnie, na przykład czy buchaje, prawda? No. Przetwórstwo oni, rolników, będzie liczono ze wszystkiego po 90 roku. Został się spółkiem z widłami wrzuconym do Unii Europejskiej. Tymi. Teraz nasza susza. Kto się zainteresował tym rolnikiem? Nikt. Absolutnie. Była u nas pani nowa premier Szydło. Kandydatka. No ale ja już mówię premier. No, przepraszam poczekaj, bardzo. Poczekaj. Powoli. Dobrze. No była, no wszystko było. Na drugi dzień się ruch w Sejmie zrobił. Nie powiem, bo się odrobił. Tam co się działo, komisja rolna i etc. się zaraz zwoływała, prawda? Ale to nic dalej nie ma w tym. Przez to nie tylko susza, to nie jest 30%, 20%. Ten rolnik naprawdę nie ma kukurydzy. Nie, to jest pasza, nie w ogóle nie dobywa się. To jest bez wartości, bez białka, bez niczego. To się psuje. I teraz nikt o tego rolnika się w ogóle nie ma. Tak rolnictwo u nas było zbyteczne, panie pośle. Ja takie mam uczucie. I tutaj jeszcze jedno pytanie. Przecież eksport drożeje. No najlepiej by eksportować, jeszcze raz eksport importować, w białych rękawiczkach zarobić pieniądze. A po co tego rolnika naszego trzymać? Po co on ma po ziemię orać i chować sobie? Bo po co? Nie lepiej go zniszczyć? Pojedyna własna ręka chłopskich została. No i nie lepiej na chłopie pojechać w świecie chłopa i sobie tego. Nie wiem, ja tu pytanie daję do wszystkich. Tu mamy na posła kandydata, który ma 30 hektarów, pan poseł prezes jest już doświadczonym posłem. Chciałbym, żeby to jakoś i pan Kuźmiuk odpowiedział. Ja naprawdę nie chcę ogródkami, bo wy mówicie wszystko ogródkami, a ty tu na sali. Ja rozumiem i pana Kuźmiuka, że pana posła, no tak, bo eksport, import, drożeje, ktoś kupuje, ale nie ma jasno powiedziane, że ten i ten kupuje. No. Jak wiesz, to mów. To trzeba twardo mówić rolnikom, bo nie dość, że telewizji nie mamy środków masowego przekazu, to jeszcze i my okrągłem sobie mówić. Uważam, że to niech pan pozwoli jeszcze tam komuś zadać pytanie. Telewizję mamy tutaj, internetową, co prawda.
Moje nazwisko Krzysztof Bienia, tutaj chciałem jeszcze dorzucić do ogródka. Jestem aktorem z Teatru Polskiego, mieszkam na wsi, ale chciałem jeszcze jedną sprawę wrzucić kultury. Ja wiem, że mnóstwo jest do rozwiązywania spraw i problemów w Polsce, ale myślę, że też nie powinniśmy zapominać o kulturze, a to jest bardzo szeroki temat, czyli to jest i historia, literatura, teatr, film i tak dalej. Więc... chciałem poruszyć sprawę na przykład w terenie tu naszym, w Bodzanowie, ulica generała Świerczewskiego. W małej wsi, mojej gminie, małej wsi, stoi pomnik Gwardii Ludowej. Oczywiście postawiono parę lat temu, dzięki tutaj naszemu koledze z małej wsi i jego aktywności Marcelowi, obelisk poświęcony żołnierzom wyklętym, ale my żyjemy w jakiejś przedziwnej schizofrenii, bo z jednej strony stawiamy pomnik, rozmawiałem z jednym z historyków tutaj uczących na wsi, że mówi, jak ja mam młodzieży wyjaśnić, że tak, przenoszony jest jakiś tam jeden z pomników w małej wsi przed szkołę, stawiany koło pomnika Gwardii Ludowej, który jest na ten moment właśnie odświeżony, oczyszczony, stoi warta harcerzy postawiona przy pomniku Gwardii Ludowej. Więc myślę, że powinniśmy te rzeczy jakoś gdzieś uporządkować, dlatego że wielu radnych z PSL-u nie są władni i zainteresowani tym z PSL-u właśnie z tradycjami ZSL-owskimi. Nie są władni do tego, żeby ten stan rzeczy zmienić. I jeszcze odnośnie właśnie też kultury. Spójrzcie Państwo, w ilu teatrach w Polsce mamy Mickiewicza, Słowackiego, Wyspiańskiego. Co my dzisiaj gramy? Jaki jest repertuar teatru? Jak te rzeczy też zmienić po prostu? Ja rozumiem, że nie można narzucić artystom, tak? I bo będzie od razu krzyk, że cenzura, że próba narzucenia czegoś, manipulacji, że zmieniliśmy to za czasów komuny, po tak zwaną politykę kulturalną, ale za czasów komuny myśmy grali. Myśmy grali Wyspiańskiego, myśmy grali Słowackiego, Gombrowicza. Dzisiaj tego wszystkiego nie mamy. Dziękuję bardzo. Może to na początek tę pierwszą część. To znaczy, proszę Państwa, no, trudno mówić po nazwiskach, kto skupuje płody rolne, bo mówiąc szczerze, tego nie wiem. Natomiast tam, gdzie wiem, ja mówię, wie Pan, o zjawisku. Mówiłem o tym, że rządzący od 8 lat chwalą się tym, że miarą postępu naszego rolnictwa jest to, że z roku na rok sprzedajemy więcej za granicę, mamy coraz wyższe obroty, a my od razu dodajemy jako Prawo i Sprawiedliwość, że co z tego mają rolnicy. Minister na to odpowiada, no panowie, ale jest rynek i on kształtuje ceny. Proszę Państwa, to prawda, żyjemy w gospodarce rynkowej i rynek kształtuje ceny, ale doskonale wiemy, że właśnie w tym skupie rolniczym no jest coś takiego jak zmowy skupujące. I to robią nieduże podmioty, ale w dużej mierze ceny narzucają te wielkie. Proszę Państwa, na pewno Państwo słyszeliście o tej firmie Elevar. Ja wiem, że ona się bardzo źle kojarzy, bo rzeczywiście tam mamy klasyczny nepotyzm i różne złe rzeczy, które nie powinny się dziać w spółkach państwowych. To jest spółka państwowa. Ale po co ona jest? Jaka jest jej idea? Ona ma olbrzymie powierzchnie magazynowe w różnych częściach kraju. I teraz dobrze myślący o przyszłości rolnictwa minister rolnictwa na wiosnę każdego roku powinien tę firmę przygotować do tego, żeby podyktowała temu rynkowi ceny na skup zbóż opłacalne dla rolników. Tak, mamy instytuty, które liczą koszty, wiemy mniej więcej, jaka powinna być cena danego zboża, żeby rzeczywiście rolnikom się opłacało.
I od takiej ceny powinien zacząć skup taki podmiot. On by wyznaczył ceny, wyznaczył mimo tej gospodarki rynkowej. I muszę Państwu powiedzieć, że tak jest na przykład we Francji. Tak jest we Francji, w tej rynkowej Francji. Ale proszę Państwa, i tutaj mogę powiedzieć po nazwisku w tym przypadku, bo ten mechanizm znam. Dlaczego tego się nie robi? Dlatego, że skup zboża w Polsce opanował takie wielkie zakłady pana Komorowskiego. I jemu się pozwala hasać na początku, żeby to on wyznaczył cenę. Jego sytuacja rolnika nie obchodzi, jego obchodzą jego zyski. I to on wyznacza, jego podmioty gospodarcze wyznaczają cenę na zboże i ona jest z reguły korzystna dla skupującego, ale bardzo niekorzystna dla rolników. I oni są postawieni pod murem, bo nikt nie ma magazynów, prawda? Muci się kombajnami, teraz najlepiej ci, co nie mają produkcji zwierzęcej, no to sprzedają po takiej cenie, po jakiej ten rynek zaoferuje. Więc proszę Państwa, to nieprawda, że w gospodarce rynkowej minister nie ma instrumentów. A jeżeli chodzi o te zmowy cenowe, no szczególnie dotyczy to tych owoców miękkich, tak? Bardzo często są też narzucane te ceny, no absurdalnie niskie. One oczywiście wynikają w jakiejś części z nadprodukcji i tak dalej, chaosu na tym rynku. Ale proszę Państwa, jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. I on ma obowiązek nie tylko chronienia konsumenta, ale także śledzenia zmów cenowych. I gdyby w dobrze zorganizowanym, dobrze funkcjonującym państwie ten urząd się przyjrzał, powiedzmy, skupowi porzeczki czarnej i zobaczył, jakie zależności są pomiędzy tymi podmiotami, to w przeciągu tygodnia ustaliłby, że jest zmowa cenowa, a on ma kary od wartości obrotu. Takie, że jeżeli udowodni to firmie, to ona się po prostu nie podniesie. I gdyby zrobił takie spektakularnie 2-3 akcje, to by się 5 razy zastanowił ten właściciel, zanim w coś takiego by wszedł. Ale minister umywa ręce, to go kompletnie nie interesuje. I później mówi, że mamy rynek dyktuje ceny, dajcie mi święty spokój, ja się tym nie zajmuję. Więc proszę Państwa, dobry gospodarz, wbrew temu, co się nam wmawia, ma możliwości oddziaływania na to, ile rolnicy za swoją trudną, ciężką pracę dostają. Więc my w programie rolnym to mamy dokładnie rozpisane krok po kroku. Jeżeli będziemy mieli pełnię władzy, to za 4 lata na takim spotkaniu będziecie nas Państwo mogli szczegółowo rozliczyć z tego, co zrobiliśmy, a czego nie zrobiliśmy. I namawiam, żebyście Państwo dali nam taką władzę, żeby za 4 lata można było nas rozliczyć z tego, co zrobiliśmy, a czego nie zrobiliśmy. O kulturze, wie Pan, no dużo oczywiście doceniamy, czy postrzegamy to tak, jak Pan to przedstawił. Mamy spory fragment naszego programu poświęcony polskiej kulturze. I wie Pan, tam, gdzie w grę wchodzą publiczne pieniądze, a więc pieniądze z budżetu państwa, czy z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, to te pieniądze, właściciel tych pieniędzy, czyli polskie państwo, bo samorządy to też polskie państwo, musi oczekiwać określonych efektów za te pieniądze. No a przecież doskonale wiemy, że za te publiczne pieniądze powstają bardzo często przedsięwzięcia, tak najogólniej to nazwę, Polsce szkodzące. Polsce strasznie szkodzące. Ja mogę tylko jakby powiedzieć w imieniu tu wszystkich siedzących, że jeżeli będziemy mieli pełnię władzy, to za publiczne pieniądze nie będą realizowane przedsięwzięcia, które Polsce szkodzą. Szanowni Państwo, nas przez wiele lat uczono, że najlepsza polityka gospodarcza to brak, także to rolnictwo dochodzi. No. Pan Zbyszek Kuźmyk powiedział, że my wiemy, jak to trzeba robić. No, wiemy i my to będziemy robić. Za naszych czasów było 18 milionów sztuk. Była nadwyżka. Premier Kaczyński podjął decyzję o skupie interwencyjnym. A dzisiaj ten elewar, o którym pan Kuźmyk mówił, uczestniczy w tym, żeby ta cena była najniższa. No o to chodzi. No, o to chodzi. Myśmy dawali dowody, że tą politykę prowadziliśmy. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o to pytanie dotyczące kultury, to tutaj bardzo tak. Proszę pan poseł Robert Kokos. Ja akurat tak się składa, że od 10 lat pracuję w Komisji Kultury i chciałem panu powiedzieć, że, bo pan mówił o symbolach komunizmu. Była w tej kadencji ustawa
o zniesieniu symboli komunizmu, bo to trzeba załatwić raz ustawowo. Bo jeśli będą to załatwiały rady w gminach, w miastach, to będzie zawsze z tym kłopot, prawda? Bo różni są ludzie, to się wiąże często z wymianą dowodów osobistych i tak dalej, i tak dalej. Także trzeba to załatwić raz. I taka ustawa była, no ale oczywiście, jak Państwo wiecie, no nie miała szans na przejście w tej kadencji, bo to jest też oczywiste, że Platforma na to się nie zdecydowała. Natomiast z pewnością tę sprawę rozwiążemy w następnej kadencji. I chciałem powiedzieć, że są też przykłady tam, gdzie rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Ja jestem posłem, mieszkam w Ciechanowie. Jestem posłem z Ciechanowa i tam mamy większość w Radzie Miasta po ubiegłorocznych wyborach i w tym roku niedawno radni podjęli uchwałę i wiele ulic nowych i rond, które powstały w Ciechanowie, noszą właśnie imiona bohaterów narodowych, w tym żołnierzy wyklętych, dowódców powstańczych z okresu powojennego. Także my to robimy, a ustawa będzie na pewno w następnej kadencji. Jeszcze, szanowni państwo, dodam jedną rzecz. W Senacie taka ustawa przeszła. Rok temu był nawet taki konsensus. Praktycznie wszyscy senatorowie i z Platformy, i z PiS-u poparli tę ustawę znoszącą te nazwy komunistyczne. No ale z Senatu poszła później do Sejmu. No i tam utknęło jak zwykle w tak zwanej zamrażarce i niestety już nikt się tym nie zajął. Natomiast rzeczywiście my dwa razy taki projekt składaliśmy. W Sejmie był składany nawet 4 lata temu. Niestety jakoś nie mógł się przebić. Jeżeli chodzi o żołnierzy wyklętych, to ja jeszcze jedną rzecz dodam. Powstały właściwie dwa filmy o żołnierzach wyklętych. Pierwszy, Historia Roya, dopiero wejdzie niestety w marcu 2016 roku. A film powstał już w 2012. Ja w Płocku gościłem reżysera, który nam puszczał ten film, oczywiście w wersji roboczej, ale nie miał pieniędzy na to, żeby go dokończyć. Taka instytucja jest w Polsce, PISF, czyli Państwowy Instytut Sztuki Filmowej. Niestety, ale ten PiS nie dokłada do tego typu filmów. Antypolskie znajdują. A do innych niestety dokłada, tak? Nie dołożył do Historii Roya, nie dołożył do Wyklętego, który powstaje. Tam taki aktor Marcin Kwaśny założył specjalną fundację. Notabene pan Marcin Kwaśny będzie w listopadzie. Serdecznie zapraszam. Już nawet dzisiaj z nim uzgodniłem datę. 26 listopada będzie. I to on brał udział i w nakręceniu filmu Historia Roya, i w Wyklętym, który teraz jest tworzony też ze składek zwykłych obywateli. Tam się zrzucają po 20-50 zł, ktoś jest bogatszy, to da troszeczkę więcej i w ten sposób powstają te filmy. Ostatni film w Płocku, który był Pilecki, budżet był raptem 300 tysięcy złotych, tak? Może ktoś, kto był na tym filmie, może powiedzieć, że on taki do końca nie jest dobry, tak? No bo temu naszemu bohaterowi to powinniśmy naprawdę film zrobić super za wiele milionów dolarów, a nie nawet złotych. No ale niestety, no tutaj musimy, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do władzy, a mam nadzieję, że tak, to postawimy na pewno na tą rzecz. Jeżeli jestem już bo zaraz oddam też panu głos, przy mikrofonie, to jeszcze chciałbym na jutro zaprosić Państwa do Małej Wsi. Tam będzie koncert poświęcony właśnie żołnierzom wyklętym. Będzie pan Leszek Czajkowski i pan Paweł Piekarczyk o 17:30 w kościele będzie. A jeszcze pan chciał się dopytać czegoś, tak? Dwa dosłownie zdania. Bo chciałbym uświadomić, musimy wychowywać to młode pokolenie przede wszystkim, tak? W jakimś duchu patriotyzmu, ale też świadomości dorobku naszej wspaniałej kultury. Myśmy kiedyś eksportowali nawet za czasów komunistów i komunizmu, PRL. Kultura była eksportem. Mieliśmy Kantora, mieliśmy Grotowskiego, Henryka Tomaszewskiego. Dzisiaj mamy paru może tych twórców tylko, którzy są eksportowani. Produkcja filmowa, film o Smoleńsku Antoniego Krausego, prawda? No, ciągnie się z braku odpowiednich dotacji filmowych. Również brałem udział w takim czytaniu w klubie Rolina sztuki Wojciecha Tomczyka Bezkrólewie. Wybitny
dramat, który w 2011 roku został opublikowany w Dialogu. Cud, że w ogóle został opublikowany. Czytanie zrobiliśmy 3 lata temu, a do tej pory żaden z państwowych teatrów z dotacji państwowych nie odważył się na wystawienie tej sztuki. Proszę Państwa, w jakich czasach my żyjemy, że dzisiaj dyrektorzy teatrów praktycznie stosują pewną autocenzurę, są świadomi tego, że nie mogą pewnych rzeczy wystawić. Już nie mówię też o filmach dokumentalnych, Majki Dużewskiej, tak, czy wielu innych, Lichockiej, które są no, pułkownikami praktycznie i krążą w tak zwanym niezależnym obiegu, ale nie mają dotarcia przez telewizję publiczną, albo na przykład zostały wyprodukowane niektóre filmy w telewizji publicznej z funduszy, ale są na półce po prostu. No bo telewizja publiczna zdecydowała się, że nie będzie tych filmów puszczała. Ten stan rzeczy musimy zmienić po prostu. No i to wszystko zależy też od tego, czy rzeczywiście dokonamy właściwego wyboru w tym roku. Dziękuję bardzo. Tak, dobrze, to ja w takim razie to przedłożymy. Jeszcze jedno pytanie, ale proszę. Witam serdecznie Państwa, ja jestem radnym z gminy Drobin. Bardzo się cieszę, że mogę być na spotkaniu z panem Jurkiem, przyjechaliśmy. Chciałbym zwrócić uwagę na takie rzeczy, jak można w internecie wpisać mięso, które jest sprowadzane do Szwecji, jak się nie mylę, jak dobrze pamiętam, z gronkowcem złocistym. Na 20 próbek, które były w hipermarketach pobrane, 4 były zarażone w rzymskim mięsie. Do nas się je sprowadza. Jest cisza. To jest wiadomość z tego, co pamiętam, 12 w grudniu zeszłego roku, 2014. U nas jest cisza na ten temat. Importujemy, ściągamy do Polski z Litwy warchlaka przez strefę buforową ASF. Nic na ten temat. Nie ma po prostu ochrony rynku. Załóżmy w dniu wczorajszym, no musiałem sprzedać pszenicę, no powiem to, do Elewaru. Dostałem po 62 zł za konsumpcyjną, ale otręby kosztują 59 zł. Także 62 zł netto za pszenicę konsumpcyjną. 57 kosztuje pszenica paszowa, a 59 kosztują otręby brutto pszenne. No, nie wiem, jaki komentarz trzeba by dać do tego i jeśli jest minister PSL-u, który powinien dbać o rolników i strzyże jak tylko może, to jedna tylko prośba, że takie sprawy nagłaśniać, żeby po prostu się nie bać mówić. Rolników pokarali za te blokady, za różne rzeczy. Do Brukseli ile wjechało tysięcy ciągników? Nikt im słowa nie powiedział. Jaki precedens był nawet w protestach? Ja sam podpisywałem dokumenty na protest, żeby nie żeśmy lądo blokowali, a wiatraki. Pamiętajcie o jednym. Pasy nie należą do drogi. Jeżeli się pisze w dokumencie, że się blokuje drogę, to trzeba pisać i pasy, bo pasy należą do ronda. I później chłopów każą za to. No. Za takie proste rzeczy, no, dosłownie. No. Także więc tutaj bardzo wielka prośba do Was, parlamentarzystów wszystkich. No nic nie pozostało innego, tylko zmienić to władzę, bo tak dalej się nie da. Dziękuję bardzo. Przepraszam. Frajerami nie jesteśmy. Proszę Państwa, bo czas się kończy, jak sygnalizujecie Państwo. Ja chciałem takie krótkie życzenia. To znaczy dla Państwa, nie wszystko się uda, żeby ojczyzna się odrodziła i polskie serca zmartwychwstały. I naszym przyjaciołom, powiedzmy braciom ze spółki PO-PSL chciałbym jako życzenia zadedykować słowa marszałka Piłsudskiego. Wam kury strzać prowadzać, a nie politykę robić. Dziękuję. Ja tylko jednym zdaniem na to pana pytanie. Panu, tak jak powiedziałem, minister rolnictwa wbrew pozorom tych instrumentów wpływania na to, co dzieje się w rolnictwie, ma sporo. Parę wymieniłem. Pan poruszył tą kwestię napływu towarów rolnych z zagranicy. No, tu mamy inspekcję sanitarną, tak? Która każdy towar sprowadzany, spożywczy sprowadzany z zagranicy
powinna odpowiednio przebadać. Proszę Państwa, ta służba jest zdezorganizowana. To, co mówił przed chwilą poseł Jasiński na ten temat. Proszę Państwa, wywozimy, to znaczy no podmioty, które to mięso kupują, najczęściej zagraniczne właśnie firmy, wywożą dobrą polską wieprzowinę, natomiast sprowadzają rzeczywiście mięso, które nigdzie inne, do żadnego innego kraju nie mogłoby być sprowadzone, bo jego służby sanitarne czy weterynaryjne po prostu by to zatrzymały. Polskie państwo istnieje teoretycznie, w każdym wymiarze. W każdym wymiarze to przykra konstatacja, ale tak rzeczywiście jest. I to pozwolenie na import tak zwanego badziewia, to dotyczy, wie pan, mięsa burczaków, mięsa wieprzowego i bardzo często wołowego. Po prostu nikogo to nie interesuje. To powoduje, że rzeczywiście no, jemy nie najlepsze rzeczy, a to, co sami wyprodukujemy, jedzie za granicę i to jeszcze rolnik z tego ma bardzo, bardzo niewiele przykład kształtowania cen przez Elewarr. Pan podał, a to jest przecież spółka Skarbu Państwa. I ona powinna, ponieważ ileś tam ludzi pracuje, powinna być tak wykorzystana, żeby dbać o przyszłość polskiego rolnictwa. Jej nie powinno zależeć na tym, żeby zrobiła zysk. Tylko żeby rolnik uzyskał za swój towar godziwą cenę i odtworzył na następny rok produkcję. Bo tylko wtedy mamy szansę na bezpieczeństwo żywnościowe. I tak w takich kategoriach powinien myśleć minister rolnictwa. Niestety ten przez 8 lat tak nie myśli. Jeszcze raz powiem, najwyższy czas na zmianę, bo jeżeli tej zmiany nie dokonamy wspólnie teraz, to za 4 lata może być już za późno. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze tutaj organizator, pan Tomasz Skorupski, zabierze głos. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja jeszcze tak chciałem też odnośnie polityki naszego rządu i PSL-u powiedzieć taką no, informację i dla Państwa do wykorzystania. Wiosną mówiono, że na przykład do roślin motylkowych będzie dopłata ponad 400 euro. Okazuje się, że nie będzie 100. Rolnicy zasieli i już stracili. To tak a propos do wykorzystania. Natomiast chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za przybycie i za to, że mogliśmy posłuchać. No i życzę wygranej. Wygranej. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy. Kłaniamy się nisko. No i oczywiście z pamięcią o 25 października będziecie Państwo oddawać głos. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję wójtowi Gabrielowi Graczykowi za obecność i za organizację tego spotkania. Szanowni Państwo, tu jeszcze trochę ulotek jest. Jakbyście chcieli się dowiedzieć czegoś, to bardzo proszę.